Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrałem Wy. Dzisiaj porozmawiamy o Cthulhu Death May Die od wydawnictwa Portal i od Cool Mini od Nat, Eric Lang. I gra emerytraszowa w klimatach oczywiście Lovecrafta, Cthulhu, gdzie będziemy walczyli z różnego rodzajami kultów na planszy po to, żeby wykonać różnego rodzaju założenia scenariusza. Jest to gra oczywiście wypełniona różnego rodzajami figurek, mamy tu przedwiecznych i jakby gra troszkę mnie ominęła. Na zasadzie ona była jedną z moich bardziej oczekiwanych gier tamtego roku, ale ostatecznie nie zdecydowałem się, żeby wspierać akurat to na Kickstarterze, ze względu na to, że troszkę miałem obawy, że to będzie gra bardzo zbliżona mechanicznie do Zombicide'a. Ja ogólnie Zombicide'a lubię, jestem w stanie w niego zagrać, jak ktoś zaproponuje, to spokojnie usiądę, ale nie jest to gra mojego pierwszego wyboru, ze względu na to, że jednak gra jest dosyć lekka w swoich założeniach, jednak chodzenie figurkami, turlanie kostkami, to jest taka, wiecie, gra troszkę do piwka, ona u nas po prostu bardzo rzadko w domu się pojawia. I tutaj dlatego właśnie te zwlekałem z zakupem Cthulhu Death May Die, ale w końcu się złamałem, stwierdziłem, że kurczę, no dla was, ze względu na to, że już dawno wam obiecałem, że na temat tej gry się wypowiem, to kupiłem sobie egzemplarz i jestem w stanie coś na ten temat powiedzieć. Eric Lang jest to moim zdaniem bardzo dobry projektant gier pod względem czystości zasad. To jest moim zdaniem w jego grach naprawdę godne podziwu, bo nawet duże gry z figurkami u niego zawsze gdzieś tam do ogarnięcia i instrukcje są całkiem nieźle napisane i to tutaj jest moim zdaniem świetnie oddane, bo oczywiście zawsze pojawią się w tego typu grach jakieś tam wątpliwości, jeżeli chodzi o interakcje jakichś tam, nie wiem, przedmiotów z postacią. To są takie rzeczy, które zawsze będą się pojawiały, ale taka czysta mechanika, żeby nauczyć się po prostu jak się w to gra, jest moim zdaniem bardzo dobrze tutaj rozpisane. Jestem pod dużym wrażeniem, bo ja przeczytałem instrukcję raz i tak naprawdę wszystko już wiedziałem, tak? Jak po prostu o co chodzi w tej grze, jak się w to gra, a później ewentualnie można gdzieś sobie doczytać, jak te interakcje zachodzą. Mechanicznie podoba mi się to, że scenariusz w tej grze tworzy się z takiego scenariusza ogólnego z przedwiecznym i wtedy łączymy różnego rodzaju karty do talii, figurki gdzieś tam się mieszają i wtedy zawsze możemy mieć świeżą rozgrywkę, bo łączymy jedno z drugim, więc tych kombinacji zawsze w tym pudełku znajdziemy sporo. I szczerze mówiąc, nawet w tym podstawowym pudełku, jakie możecie bez Kickstartera kupić sobie po prostu w sklepie, jest tak naprawdę sporo. Mamy tu dwóch przedwiecznych, mamy kilka tych scenariuszy, więc te kombinacje jest sporo. Jest ciężkie pudełko, pełne figurek i postaci jest przede wszystkim bardzo dużo, więc naprawdę jestem zadowolony z tego, jak ta gra została wydana nawet do sklepów. To nie jest jakby obcięty produkt ze względu na Kickstartera. Wiadomo, że tam pewnie kilka razy więcej jeszcze figurek mieliście, jeżeli zamówiliście na Kickstarterze, ale nadal to się broni, moim zdaniem, jako taka całościowa gra. I podoba mi się, tak, pod tym względem. Mechaniczno-tematyczna rzecz następna fajna jest to, że przedwieczny pojawia się w tej grze, może pojawić się na planszy, ale on jest nieśmiertelny, dopóki nie wykonamy jakiejś rzeczy na planszy, jakiejś części scenariusza i dopiero wtedy można go przez chwilę gdzieś tam nawalać i można zadać mu obrażenia. Więc to jest bardzo fajne, bo to wiecznym, to jest takim wiecznym problemem, moim zdaniem, gier w klimatach Lovecrafta, że teoretycznie, no wiecie, no, człowiek z karabinem, czy jakkolwiek inny, no nie miałby w ogóle sensu, tak, żeby gdzieś tam w ogóle podskoczyć do Cthulhu, tak po prostu tematycznie, to się w ogóle nie broni, a to jest jakby stałym założeniem gier, wiecie, wszystkich Eldritch Horror, Arkham Horror, że tym ze wszystkim się walczy. Tutaj oczywiście to też jest do przesady, bo tutaj z wszelkimi gwiezdnymi pomiotami walczymy i tak dalej, to nadal jakby się nie trzyma, ale odnoszę wrażenie, że już takie nawet oddanie, że przez chwilę jest nieśmiertelne, a później możemy go gdzieś tam utłuc, to powoduje, że ta imersja moim zdaniem jest nawet troszkę fajniejsza. Oczywiście, to nie będzie, wiecie, kolejna posiadłość szaleństwa, to nie będzie gra, która będzie was zalewała historiami, tym klimatem, no ale to będzie, wiecie, emerytraż, gdzie jednak chodzicie, tulacie kostkami, troszkę historii poczytacie, ale bardziej to jest gra taka, wiecie, bitewniakowa, na zasadzie dzielimy akcje, kto ma ile akcji, ile obrażeń zadajesz, to jest bardziej tutaj w centrum uwagi. Posiadłość szaleństwa, które ja osobiście uwielbiam, jest to gra bardziej skupiona na historii, więcej jest czytania, więcej jest testów, wiecie, do realizacji przez rzuty kością, więcej historii, tak, przede wszystkim. Tam mniej skupiamy się na walce, w niektórych scenariuszach szczególnie. Tutaj jest jednak bardziej takie, wiecie, mucka, ale też elementy jakiejś historii się pojawiają, więc to jest całkiem fajne. Naprawdę gra robi bardzo dobre wrażenie pod tym względem, jak ona się skaluje, że można tu grać naprawdę solo, się fajnie gra, można na dwie osoby grać, można na większą liczbę osób i nadal ta gra po prostu broni się tematycznie i klimatycznie i mechanicznie i ja się po prostu bawię przy tym bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że nawet ja sobie zostawię to w kolekcji ze względu na to, że to jest właśnie
Gra, która moim zdaniem ma nieco więcej głębi niż Zombicide, przynajmniej te podstawowe, bo ja grałem w tę Czarną Plagę i z tego starego podstawowego Zombicide'a, więc ta gra jest na pewno ciekawsza dla mnie mechanicznie, bo można bardzo fajnie zarządzać tą losowością przez przerzuty, przez zarządzanie zdrowiem, poczytalnością, więc tutaj kilka rzeczy można fajnie pokombinować, ale też nie aż tak dużo, żeby taki nowy gracz nie był w stanie wszystkiego zrozumieć. Ja oczywiście mam jakby lekki przesyt gier w klimatach Cthulhu, no bo tego wychodzi bardzo dużo, ze względu na to, że Lovecraft jest w domenie, to każdy może sobie zrobić grę o przedwiecznych i to powoduje, że tych gier jest po prostu bardzo dużo. Ale to jest jedna z chyba z fajniejszych, solidniejszych gier. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony. I Cthulhu Death May Die po prostu zostawimy sobie w kolekcji i będę chciał raz na jakiś czas do tego wracać. Nie wiem jak długo, kiedyś na pewno ją wymienię albo sprzedam, albo cokolwiek, żeby sobie coś innego kupić, ale na ileś tych rozgrywek naprawdę starczy mi fanu i to jest fajna gra. No to jest fajna gra, bo jednocześnie spełnia te wymogi tych Zombicide'ów, czyli nadal to jest gra taka dopiwka, ale nadal ja mam jakieś takie wybory strategiczne, które powodują, że ja po prostu dobrze się bawię. Tak? No już o wykonaniu nie będę mówił, bo Kulmini od NATO to są kapitalne figurki, duże, małe, średnie, bohaterowie, kultyści, potwory, przedwieczni, tego jest tutaj masa. I mówię, to, że te scenariusze z przedwiecznym mieszamy, jeszcze mamy bardzo dużo postaci do wyboru, to powoduje, że ta gra gdzieś tam tak bardzo szybko też się nie ogra. Więc naprawdę kawał fajnej gry, taki emerytaż, który jestem w stanie polecić naprawdę nawet eurograczom, że chcieliby mieć taką jedną grę w swojej kolekcji, gdzie tu dlamy kostkami, to jest jedna z fajniejszych, moim zdaniem, tego typu gier. Także z mojej strony jest to wszystko. Dajcie w komentarzach znać, czy wygraliście, czy wam się ta gra podoba, czy Kickstarter mocno tutaj przeważa nad tą wersją sklepową. No i jak zwykle łapka w dół, jeżeli się nie podobało, łapka w górę, jeżeli się podobało. Jakiekolwiek łapki, one są dobre dla YouTube'a, więc po prostu ocencie. A z mojej strony to będzie wszystko, także dzięki wielkie, do następnego. Hej!